Autofan znowu na praktycznych testach bezpieczeństwa. Panie Pawle, co dzisiaj ćwiczyliście? No tym razem na warsztacie mamy parkowanie. Chcieliśmy dzisiaj zobaczyć, jak to z tymi umiejętnościami jest. Tak jak zawsze mówię, wszystkie nasze błędy za kierownicą najlepiej widać podczas jazdy pod presją czasu. Dlatego zrobiliśmy sobie taką zabawę w parkowanie na czas. Jak to przyjmują kursanci, nazwijmy to? Różnie. Tu jest i stres, i śmiech, i zabawa. Pogoda, jak widzimy, dzisiaj nas nie rozpieszcza, ale w ruchu publicznym również jeździmy w różnych warunkach drogowych. Często mamy zaparowane szyby, często mamy zaśnieżone lusterka, o ile żeśmy sobie ich wcześniej nie odśnieżyli. Dlatego myślę, że warunki pogodowe w sam raz do nauki i do ćwiczenia tego, czego żeśmy się nauczyli. Jest pani po pierwszym przejeździe. Czego dotyczyła nauka na tym torze? Nauka dotyczyła głównie parkowania równoległego względem krawężnika, tak zwana koperta. To jest takie w ramach zabawy, zmierzyć czas, jak szybko potrafię to zrobić, czegoś się nauczyć, tak? Nowej techniki jakiejś. Najechał pan słupek? Nie było tak łatwo. No, słaba widoczność generalnie. Fajna jazda, można sobie poćwiczyć, potrenować jazdę taką, że tak powiem, parkingową. Myślę, że to jest taka akcja, która uzmysławia ludziom, że jazda samochodem to nie jest tylko autostrada, to nie jest tylko jazda na wprost, ale to jest właśnie umiejętność parkowania, umiejętność radzenia sobie w miejscach, gdzie trzeba czuć wielkość samochodu i radzić sobie z nim. Parkowanie jest dość trudne przy takich natężeniu ruchu, a poza tym możemy to często zauważyć, że ludzie parkują na dwóch miejscach, w ogóle bez sensu, bez myślenia o tym, że są nie sami jedni na drodze. Jest to trudny element, żeby nie uszkodzić innego samochodu. Tu są słupki, akurat nic się nie stanie, ale w codziennym ruchu to jest bardzo, bardzo nieprzyjemne, zwłaszcza dla pań. Panu poszło nieźle. Łatwe manewry na takim parkingu? Łatwe. No jest słaba widoczność niestety, dlatego że pada deszcz i samochód ma małe lusterka, natomiast bez problemu można sobie to jakoś ogarnąć. Ale czy potrzebne jest takie trenowanie na parkingu? Przecież zwykle to są duże place, dużo miejsca. No ale jest coraz ciaśniej na mieście i widzi pan, co się dzieje na drogach. No niestety ludzie się muszą uczyć parkowania, zaczynając od tego. Czyli takie zajęcia jak tutaj są przydatne nawet dla kierowcy, który umie dobrze jeździć, a może nie zawsze umie parkować. Dokładnie, jak najbardziej.